Witajcie, z tej strony Legomanka, a ja zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Sprawdźmy To. W dzisiejszym odcinku, jak już widzicie, zrecenzujemy sobie magazyn LEGO Explorer od wydawnictwa Egmont. Jest to pierwszy numer na 2021 rok i kosztuje 12,99, a wraz z nim dostajemy ognistą mrówkę, do której przejdziemy tradycyjnie pod koniec odcinka. Ogólnie, jak już widzicie, numer zatytułowany jest Olśniewające owady, czyli zapewne w tej tematyce będzie utrzymany cały magazyn, mam nadzieję. No i tutaj już se, muszę przyznać, przyjrzałam mniej więcej, jak wygląda ten magazynik. I żeby znaleźć właśnie tego króla klocków, żeby nie pominąć go tak jak w poprzednim odcinku. No i jak już widzicie, królem klocków w tym numerze jest Neharamie, które ma, no muszę przyznać, dość wiele zastosowań. Jeśli macie kilka takich ramieni, elementów, bądźmy już, nie wiem, szczerze mówiąc, nie chcę się ośmieszyć, nie wiem jak to się odmienia, ale jak macie kilka takich elementów, no to można z nimi dużo podziałać, różne połączenia ciekawe. No ale jak chcecie więcej zobaczyć na temat tych połączeń, no to na serio zachęcam Was do kupna tego magazynu, no bo tutaj znajdziecie, na serio, jeśli chodzi o cały rynek, to jest jeden z ciekawszych magazynów, ze względu na to, że tu nie znajdziecie komiksów i tak dalej, tylko właśnie porady dotyczące budowania czasami oraz zaprezentowanie ciekawego użycia jakichś elementów. No ale jak już widzicie, przyszliśmy do końca magazynu. No i w kolejnym magazynie LEGO Explorer, który wyjdzie już 19 stycznia, dostajemy pingwinka. I zatytułowany ten numer będzie Polarna Wyprawa. Jeśli chodzi o wygląd na razie, no to muszę przyznać, jak na razie, nie, jak na początku był takie wow, to teraz na razie schodzimy do takie okej, może być, ale szału nie ma. No ale to jak już mówiłam, zobaczymy w następnym magazynie, jak się będzie reprezentował ten pingwinek. No a jak na razie przejdziemy już sobie do wspomnianego Polybaga. Także jak już widzicie, nasza ognista mróweczka jest zbudowana. Jeśli chodzi o samą konstrukcję, no to no dobra, przypomina mrówkę i to jest chyba najważniejsze. Ale jeśli chodzi o to, jak wypada w porównaniu do innych magazynów z tej serii, no to jak dla mnie na razie wypada najsłabiej. No dobra, może są tu ciekawe elementy, no ale nie jest to coś, co zostawię sobie na półeczce i będę dumna z tej małej konstrukcji. No ale co Wy sądzicie o tym numerze magazynu LEGO Explorer? Czy podoba Wam się ta ognista mrówka? Ja się na razie z Wami żegnam, trzymajcie się i cześć!